Przed nami retransmisja nabożeństwa Kościoła Adwentystów dnia 7 ze zboru Warszawa Centrum. Refleksje biblijne wygłoszą pastorzy Krzysztof Romanowski i Zbigniew Makarewicz. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Witam was, bracia i siostry, na nabożeństwie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Abyśmy razem wołali do Niego o błogosławieństwo, o Jego pokój, aby dotknął serca każdego z nas, aby nikt stąd i nikt po tym nabożeństwie, po tym głoszeniu Słowa Bożego, nie wyszedł taki sam. Niech nam w tym pomoże nasz Pan, niech obdarzy nas swoją miłością, aby także nasz Kościół wzmacniał się w społeczności w Jezusie Chrystusie. Panie Boże, Ojcze nasz, Stworzycielu nieba i ziemi, nasz Zbawicielu, Boże, jest tak wiele rzeczy, za które możemy Ci dziękować, za które chcemy Ci dziękować. Boże, wybacz nam naszą pychę, naszą dumę, byśmy mogli usłyszeć Twoje słowo do nas na dzisiejszy dzień. Abyś, Boże, szczególnie pobłogosławił pastora, kiedy będzie do nas przemawiał. By Twoje słowo, Boże, nie było tylko słowem mówionym, ale rzeczywiście zmieniało nasze życie. Panie, prosimy Cię również o osoby, które nie mogą być wśród nas z różnych względów. Prosimy Cię, Boże, również o nas wszystkich, jak tu jesteśmy, aby Twoje słowo poruszało nas do tego, byśmy mogli działać dla Ciebie. Byśmy nie byli tylko słuchaczami i odbiorcami, Boże, ale uczyń nas swoimi kanałami do tego, by Twoja Ewangelia mogła pójść dalej. Byśmy mogli wszyscy spotkać się, Boże, w Twoim Królestwie. Niech Tobie będzie chwała i cześć w najdroższym imieniu Jezusa Chrystusa i w Jego zasługach, Panie. Amen. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele w Jezusie Chrystusie, przyjaciele Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dzisiaj witamy was tutaj, na tym miejscu, byśmy razem oddali chwałę i cześć naszemu Panu, naszemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi. W kazanie Słowa Bożego wprowadzi nas pastor Krzysztof Romanowski. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Drodzy bracia i siostry, temat, który dzisiaj chciałbym poruszyć, jest tematem, który został zainspirowany przez pewną grupę ludzi, z którą spotkałem się. Kilka tygodni temu ktoś w internecie odnalazł mnie i skontaktował się. To była grupa chrześcijan z zagranicy, którzy chcieli studiować Pismo Święte. Grupa, która ze mną się spotkała, to byli ludzie spoza kręgów adwentystycznych, ludzie, którzy spotkali się ze mną, zadając mi dwa ważne, podstawowe pytania. Wiedzieli, kim jestem, wiedzieli, że jestem pastorem z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i zadali mi bardzo ważne pytanie. Pastorze, czy ty masz świadomość rychłego powrotu Jezusa Chrystusa? Byłem pytaniem szczerze zaskoczony, bo my jako Kościół Adwentystów ideę drugiego Adwentu, drugiego Jego przyjścia mamy gdzieś wpisaną w naszym sercu. Jezus przychodzi, ale ludzie, którzy ze mną się spotkali, zadali mi pytanie, czy ty masz świadomość rychłego powrotu Jezusa? I drugie pytanie, które mi zadano, w jaki sposób przygotować się na przyjście Pana Jezusa? Ewangelia według świętego Mateusza, 24 rozdział, fragmenty, które zawsze, gdy mówimy o przyjściu Jezusa Chrystusa, gdzieś wracają do naszej pamięci. Nadzieja, którą Pan Jezus zostawił. Czytać będziemy od wiersza pierwszego. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On odpowiadając, rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego?
Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata. Kiedy ktokolwiek by zadał tobie pytanie, kiedy to się stanie, co byś odpowiedział? Mówimy o klęskach żywiołowych, głodach, morach, w tym zaliczamy pandemie, zarazy, choroby różnego rodzaju, głody, mory, trzęsienia ziemi. A więc świat przyrody daje o sobie znać. Mówimy tsunami, żywiołe, niegdzieniegdzie powodzie, a w innych miejscach susze. Coś, co się dzieje na naszych oczach i mówimy, to są znaki. Znaki, że Jezus Chrystus wkrótce przyjdzie. Ale Pan Bóg cię zapyta, czy ty przyniosłeś kubek wody potrzebującemu. Pan Bóg cię zapyta, co ty zrobiłeś dla mnie, kiedy ja byłem w więzieniu. Kiedy byłem przechodniem, kiedy byłem chory w szpitalu, kiedy byłem potrzebującym. Co ty dla mnie zrobiłeś? Bracia i siostry, Jezus mówi, bądź gotowy do służby, bądź wierny Panu Bogu, bądź w stałej gotowości na spotkanie z Jezusem. Pamiętam, kiedy mój tata chorował. Często mówił, kiedy wiedział, że jego choroba jest śmiertelną chorobą, on powiadał często do mnie: Krzysztof, mnie tutaj na ziemi już nic nie trzyma. Był czas, kiedy musiałem zawieźć go do szpitala, ale po rozmowie z lekarzami wiedziałem, że lekarze są bezradni, że nic nie mogą pomóc, tylko morfina, tylko leki przeciwbólowe i w zasadzie może wrócić do domu, żeby mógł umrzeć wśród swoich. Pamiętam, rano przyjechałem do szpitala, mój tata spał. Usiadłem przy jego łóżku i delikatnie, dotykając jego ramienia, powiedziałem: tato, idziemy do domu. Dotykałem jego ramienia. Mówiłem: tata, jest czas, idziemy do domu. I w tym momencie mój tata przestał oddychać. Mój tata zmarł. Ale pamiętam, ilekroć mówił o nowym Jeruzalem, które mu się śniło. Mówił: Krzysztof, ja takiego blasku nie widziałem. Widziałem biel, widziałem śnieg biały, ale mówi, taką biel w życiu nie widziałem. On tęsknił za Bogiem. I kiedy odchodził, mam nadzieję, że słyszał te słowa: tato, idziemy do domu. Tęskni się za tym domem? Tęskni się za Panem Jezusem? Czy wasze serce pała tą nadzieją? Jeszcze chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Bracia i siostry, dzisiaj chcę powiedzieć sobie i tobie, że nadzieja powrotu Jezusa Chrystusa jest błogosławioną nadzieją. Bo ci ludzie, którzy umarli w Chrystusie, zasnęli, Pan Jezus kiedyś stanie nad ich grobem. I tak jak Hiob powiedział, jako ostatni z tych żyjących, jako ostatni stanie nad grobem mój Pan. I tak jak Bóg powołał ten świat, powołał człowieka, tak ponownie Chrystus powoła ciebie i mnie. Ale muszę wam powiedzieć, że to, co Bóg przewidział, to jest coś pięknego. Przewidział to, żeby ludzie wiary Starego Testamentu nie osiągnęli celu, jak mówi apostoł Paweł, bez nas. Oni czekają na tą chwalebną chwilę powrotu Jezusa Chrystusa. Bo mówimy, że przyjdzie stamtąd sądzić żywych i umarłych. On przyjdzie, aby być zbawieniem dla tych, którzy wierzą. To jest błogosławiona chwila. Kiedy umierasz jako wierzący, następną rzeczą, którą zobaczysz, kiedy otworzysz swoje oczy, kiedy Hiob powiedział, ja sam, chociaż moje ciało będzie roztoczone, ja sam na własne oczy zobaczę mojego Pana. Ja sam go ujrzę. Bracia i siostry, to jest piękna nadzieja, którą Bóg włożył w serca adwentystów. Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówił, oto przychodzi Pan, oto przychodzi z tysiącami. On miał nadzieję powrotu Jezusa Chrystusa, bo z tą nadzieją wiązało się to, że my go kiedyś ujrzymy. Mój Odkupiciel stanie nad moim prochem. Bracia i siostry, wierząc w to, co mówi Pismo Święte, spotkamy się z naszymi przyjaciółmi, z naszymi rodzicami, spotkamy się z naszymi braćmi, siostrami, spotkamy się z naszymi bliskimi. To jest jedna chwila, kiedy zamknęli oczy i pierwsze, co zobaczą,
przychodzącego Jezusa? Czy masz świadomość rychłego powrotu Jezusa Chrystusa? Czy znasz odpowiedź sam dla siebie, kiedy to się stanie? Abyś miał pewność w Jezusie Chrystusie zbawienia. Tylko w Nim możemy mieć pewność. Jeżeli będziesz patrzył na swoje życie, możesz się załamać, ale spoglądaj na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, a On da Ci pewność i pokój, którego świat zapewnić nie może, bo go nie doświadczył. Takiego pokoju, takiego szalom, dobrostanu duszy życzę Tobie i sobie. Bądź gotowy. Amen. Konie Twe poddaję się ze wszystkim, co mam, tak pragnę Cię. Prowadź mnie tam, gdzie chcesz, bo jestem Twój na zawsze. Kazanie Słowa Bożego wprowadzi nas tekst biblijny z pierwszego listu do Tymoteusza, 6:6-7. Otóż pamiętaj, że wielkim zyskiem jest życie pobożne i przestawanie na tym, co kto ma. Nic bowiem nie przynieśliśmy ze sobą na ten świat i niczego stąd nie zabierzemy. Kazanie Słowa Bożego wygłosi pastor Zbigniew Makarewicz.
Kochani, przez ostatnich kilka miesięcy rozmawiamy o naturze człowieka, o przemijaniu, o śmierci, chociaż są to tematy niezbyt takie może miłe dla ucha i chcielibyśmy o innych rzeczach rozmawiać, ale czy zadajemy sobie takie pytanie, czy sami ze sobą rozmawiamy na temat przemijania i naszej gotowości na spotkanie się ze śmiercią, kiedy przekroczymy tą barierę życia i śmierci. Nie są to łatwe tematy, a one się chyba coraz bardziej natarczywiej pojawiają w głowach osób, które czują upływ czasu. Trudno posądzić nastolatka, młodego człowieka, który ma lat 15-16, że będzie myślał o tym, ale kiedy tych lat trochę nam przybywa, no to siłą rzeczy myślimy o tym, jak to jest ze mną, czy to życie, które już w dużej mierze przeżyłem, czy ono ma przed Bogiem jakąś wartość, czy wszystko to, co zrobiłem, było tak, jak należy. Nie wiem jak wy, dla mnie ważnym elementem życia jest muzyka, chociaż nie jestem żadnym fanem jakiegoś konkretnego zespołu, to lubię słuchać muzyki, dlatego że bardzo często jest ona nośnikiem nie tylko pewnych takich klimatycznych przeżyć, ale też słowa, które są przekazywane poprzez różne utwory, one bardzo mocno dotykają życia. One są bardzo czasami do bólu praktyczne. I ostatnio siedziała mi w głowie taka piosenka, taki utwór pod tytułem Pójdę boso. Prosta w swojej kompozycji, jest to właściwie taki dialog człowieka z rzeczami, które go otaczają. Widzi płaszcz, który jest jeszcze całkiem w dobrym stanie, widzi jakieś buty, jakiś parasol i wszystkie te rzeczy jakby wołają do niego, że chciały być z nim przez cały czas, bez końca. Natomiast refren tej piosenki brzmi, że bohater tego utworu pójdzie boso, zamkną za nim drzwi, nie zabierze nic. Kiedy słuchałem, tak siedziała mi w głowie ta piosenka, tak mi wirowała, taka jak mantra gdzieś tam się przewijała przez moje myśli, pomyślałem sobie, no właśnie, czy jako ludzie wierzący, czy ja jako człowiek wierzący jestem gotowy na te istotne wydarzenia, które dotyczą mojego życia, mojego przemijania? Czy jestem gotowy na ten moment, kiedy stanę przed Bogiem i to stanę nie tylko bosy, moi drodzy? Bo ta piosenka mówi nie tylko o tym, że pójdę boso, ale ona mówi o tym, że nie zabiorę nic, dosłownie nic. Wtedy, kiedy tak rozmyślałem sobie o treści tego utworu, od razu przyszła mi na myśl pewna idea, która pojawia się w listach apostoła Pawła. Mam przed sobą fragment pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział 6, wiersz 7. Te słowa były czytane jako motto dzisiejszego kazania. Ja przeczytam je według tłumaczenia Słowo Życia. Jest to taka parafraza Nowego Testamentu. I według tej parafrazy tekst z pierwszego listu do Tymoteusza, 6 rozdziału wiersza 7 brzmi tak. Niczego nie przynieśliśmy ze sobą na ten świat i niczego stąd nie zabierzemy. Moi drodzy, nie wiem, czy mieliście okazję przeżyć kiedyś w swoim życiu taki moment, kiedy staliście przed kimś, przed wzrokiem innych ludzi całkowicie nadzy. To są trudne chwile, prawda? Ja wiem, jak to w małżeństwie jest, kiedy dwoje kochających się osób próbuje się oswoić ze swoją bliskością. Ale są takie sytuacje, kiedy gdzieś na jakiejś wizycie w szpitalu, kiedy jesteśmy u lekarza, kiedy musimy zrzucić z siebie wszystko i stajemy nagle przed obcym człowiekiem zupełnie odkryci. Czasami na jakiejś komisji wojskowej bywają takie chwile i one są potężnym stresem dla wszystkich tych, którzy znajdą się właśnie w centrum takich wydarzeń. Pamiętam, ktoś z wyznawców poprosił mnie, żebym towarzyszył w wizycie w szpitalu. Była to o tyle trudna wizyta, że chodziło o dopełnienie formalności związanych z pogrzebem. Mieliśmy odwiedzić osobę, która niedawno w tym szpitalu zmarła. A więc poszedłem i towarzyszyłem temu wielkiemu smutkowi, temu wielkiemu bólowi. Osoba, z którą przyszedłem, powiedziała, chciałbym zobaczyć po raz ostatni osobę, którą kocham. A więc porozmawialiśmy z personelem, udaliśmy się do jakiegoś niewielkiego, takiego ponurego pomieszczenia, a w tym pomieszczeniu był wózek, na wózku czarny worek i po rozsunięciu tego worka ujrzałem gdzieś tam fragment nagiego ludzkiego ciała. To był ten moment ostatniego spojrzenia, takiego pożegnania, ale z drugiej strony zdałem sobie sprawę, że oto leży przede mną człowiek, który jest całkowicie obdarty ze swojej ludzkiej godności. Po prostu całkowicie bezbronny przed wzrokiem innych ludzi. Było to dla mnie niesamowite przeżycie. Takie, pomyślałem sobie, gdybym ja się w takiej sytuacji znalazł, to jest to naprawdę coś, co pozostawia trwały ślad w pamięci. Być przed czyimś wzrokiem zupełnie nagim. Pamiętacie, co się stało, kiedy ludzie zgrzeszyli, kiedy sprawozdaje nam o tym pierwsza księga Mojżeszowa, kiedy pojawił się na świecie pierwszy grzech? Co wtedy przeżyli Adam i Ewa? Poczuli się
nadzy. Nadzy wobec Boga. Boga, który do tej pory kojarzył im się ze źródłem miłości, czułości, opieki, troski. I nagle, kiedy usłyszeli, że zbliża się Bóg i spojrzeli na siebie i zobaczyli, że są nadzy, poczuli się tak niekomfortowo, nie chcieli stanąć przed Bogiem nadzy. Dlaczego o tym w ogóle dzisiaj mówię? Moi drodzy, dlatego, że to zjawisko, poczucie takiej bezbronności, nagości przed wzrokiem innych ludzi, przed wzrokiem Boga, jest czymś, co może budzić w nas jakieś głębokie refleksje. Dlaczego? Dlaczego to jest tak dramatyczne i tak trudne? Powiedzcie mi, na bazie czego dzisiaj oceniamy się jako ludzie? Spotykacie człowieka, nie znacie go zupełnie i nagle próbujecie sobie wyrobić jakąś opinię na temat tej czy innej osoby. Jak oceniacie tego człowieka? Na podstawie czego? Czym się kierujecie? Co jest takim wyznacznikiem wartości tego człowieka? Najczęściej patrzymy na to, jak jest ubrany, prawda? I możemy ocenić na podstawie ubrania, czy to jest ktoś, kogo stać na jakieś drogie ubranie, czy skromniejsze. Patrzymy, czy ma modną fryzurę, czy po prostu jest lekko taki, powiedzmy, poukładany. Patrzymy na jego uzębienie, patrzymy na to, jakim samochodem przyjeżdżał. Czasami z wypowiedzi, które padają, możemy określić, czy jest wykształcony, edukowany i tak dalej. Ale najczęściej, moi drodzy, najczęściej budujemy sobie opinię, jakiś osąd na temat człowieka w oparciu o to, co zewnętrzne. Zgodzicie się ze mną? Zanim kogoś poznamy, to ta zewnętrzna otoczka jest decydująca i bardzo często na tym poziomie, tylko na tym poziomie się zatrzymujemy. A więc mówimy, że ktoś jest mądry, wykształcony, przedsiębiorczy, przebojowy życiowo, zaradny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tkwi w tym pewna pułapka. Bo wydaje nam się, że nasza wartość jako człowieka może się skryć za taką barykadą, za takim murem, za taką atrapą tego wszystkiego, co mamy, tych materialnych przedmiotów, tego wszystkiego, co wokół nas się zgromadziło, że ludzie, że Pan Bóg może tak niektórzy myślą, będzie oceniał nas na podstawie tego, co mamy, co nam towarzyszy, na podstawie naszych zbiorów, naszych dokonań, naszego dorobku życiowego. Jest taki fragment Ewangelii według Łukasza, 12 rozdział i tam 16 do 21 wiersz. Czytam według parafrazy Słowo Życia. Pewien bogaty człowiek zebrał jednego roku szczególnie obfite plony. Zastanawiał się więc, co tu zrobić? Nie mam gdzie tego pomieścić. W końcu wpadł mu pomysł, już wiem, zburzę stare magazyny i zbuduję większe. W nich umieszczę tegoroczne zboże i wszystkie inne zbiory. Usiądę sobie wtedy i powiem, no przyjacielu, zgromadziłeś zapasy na wiele lat, teraz możesz jeść, pić i używać życia. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, umrzesz jeszcze tej nocy. Komu więc to wszystko zostawisz? Oto przykład człowieka głupiego, który gromadzi majątek na ziemi, a nie jest bogaty przed Bogiem. W tym, co zewnętrzne, tkwi olbrzymia pułapka. Nie ma nic złego w tym, żebyśmy się ubierali, żebyśmy się kształcili, żebyśmy zdobywali pewne rzeczy, jak najbardziej tak. Ale jeśli to się stanie treścią naszego życia, jeżeli na moment zaczniemy myśleć, że nasza wartość w ludzkich oczach i wartość przed Bogiem będzie polegała na tym, jaki mamy stan konta, w jakim domu mieszkamy, to jesteśmy w bardzo niebezpiecznej sytuacji, moi drodzy. W bardzo niebezpiecznej sytuacji. Ktoś może powiedzieć, nieważne kim jestem, ważne jest to, co posiadam. Ważne jest to, ile mam na koncie, jakim jeżdżę autem, w jakim obracam się kręgach, jakie mam wpływy. Ważne jest to, co mogę zaoferować, w czym mogę pomóc, jak wyglądam, jak się ubieram, czy jestem cwany, zaradny, przebiegły. Ważne jest to, czy wybijam się ponad innych, czy potrafię narzucić swoją wolę innym. Przecież życie to dżungla, a więc im silniejsze łokcie, tym lepiej. Jestem tyle wart, im bardziej błyszczę. Jest w tym, moi drodzy, naprawdę pewna pułapka. Pewnie czytaliście nieraz list Jakuba. Jakub pisze o Kościele, to jest taki fragment kroniki z życia ówczesnego Kościoła, bo, kochani, mamy taką jakąś cichą tendencję do tego, żeby myśleć o Kościele apostolskim jako o Kościele bez problemów. A więc mamy taką matrycę w głowie, kiedy mówimy, że Kościół pierwszych chrześcijan to był Kościół gorliwy, umierający na arenach, wierny Bogu pod każdym względem. Zgoda. Tak było. Najczęściej tak było. Ale przecież większość listów apostolskich to jest reakcja na konkretne problemy, które rozgrywały się w pierwszym wieku w chrześcijańskich społecznościach. No i mamy tutaj fragment listu Jakuba, rozdział drugi i tam pierwszych 6 wierszy. Czytam według nowego przekładu dynamicznego. Jest tam powiedziane, bracia i siostry,
postępując w wierze za Panem naszym Jezusem Chrystusem, nie kierujcie się zewnętrznymi pozorami. I tak na przykład, jeśli by na wasze spotkanie przyszedł człowiek świetnie ubrany, z oznakami zamożności, a także biedak w nędznym ubraniu, a wy, oceniając ich według wyglądu, powiedzielibyście do mającego piękne ubranie: usiądź proszę tutaj na wyeksponowanym miejscu. Natomiast biedakowi powiedzielibyście: stań proszę tam dalej, albo siądź proszę gdzieś z boku. To czyż nie dopuścilibyście się osądzania, dokonując rozdzielenia między ludzi od drugich, czyniąc samych siebie sędziami wydającymi niegodziwe orzeczenia? Posłuchajcie, umiłowani bracia i siostry. Czy nie widzicie, że tych, którzy według świata są biedakami, Bóg często czyni bogatymi wiarą i z radością wprowadza do tego królestwa, które przyrzekł wszystkim, którzy go miłują? Wy natomiast, postępując w opisany sposób, odmawialibyście godności człowiekowi tylko dlatego, że jest biedny. Mówi o pewnych oczywistościach. Ale chodzi mi po głowie właśnie taka przerażająca myśl, że często możemy funkcjonować w takich stereotypach, które czynią z nas, tak naprawdę czynią z nas, sędziów. Że patrzymy na człowieka według pewnych etykietek, które ktoś do niego poprzyklejał. Pieniądze, sława, piastowane stanowisko, przebojowość, życiowa zaradność, charyzmatyczna osobowość bardzo często są tym decydującym parametrem określającym w naszych oczach wartość człowieka. I to było, moi drodzy, niestety niebezpieczeństwem, które zagrażało ludziom wierzącym we wszystkich wiekach. Był taki moment, kiedy naród izraelski zachłysnął się ideą swojego wybrania i wiedział, że na tle tych wszystkich pogańskich narodów Pan Bóg, Jahwe, ten Bóg prawdziwy, szczególnie upodobał sobie właśnie ten, a nie inny naród. I byli z tego powodu Izraelici niezwykle dumni, ale to się przerodziło też w pewną pogardę dla innych narodów. Pan Bóg tak dalece im pobłogosławił, że żyli naprawdę na wysokim poziomie, mogli być dumni ze swoich życiowych, ekonomicznych sukcesów. Ale Pan Bóg mówi: jesteście w wielkim niebezpieczeństwie. Zginiecie, jeśli czegoś nie zrobię. I zrobił. Prorok Izajasz w rozdziale 3, od wiersza 13, czytam według przekładu Biblii Tysiąclecia, powiedział tak: Pan powstał, aby wszcząć rozprawę. Stoi, by toczyć spór ze swoim ludem. Pan wchodzi na rozprawę ze starszymi swego ludu i z jego książętami. To wyście spustoszyli winnicę. Coście biednemu zrabowali, jest w waszych domach. Jakim prawem uciskacie mój lud i przygnębiacie oblicze ubogich? Wyrocznia Pana, Boga zastępów. Pan powiedział: ponieważ się wbiły w pychę córki syjońskie, ponieważ chodzą wyciągając szyję i rzucając oczami, ponieważ chodząc wciąż drepcząc i dzwonią brzękadełkami u swoich nóg, przeto Pan sprawi, że wyłysieją czaszki córek syjońskich. Pan obnaży ich skronie. W owym dniu usunie Pan ozdobę brzękadeł w trzewikach, słoneczka i półksiężyce, kolczyki, bransolety, welony, diademy, łańcuszki u nóg i wstążki, flaszeczki na wonności i amulety, pierścionki i kółka do nosa, długie suknie, narzutki, szale, torebki, zwierciadełka, cienką bieliznę, zawoje, letnie sukienki i będzie zamiast wonności zaduch, zamiast paska powróz, zamiast uczesanych kędziorów łysina, zamiast wykwintnej szaty ciasny wór, zamiast krasy wypalone piętno. Twoi ludzie polegną od miecza, a twoi rycerze na wojnie. Jękną jej bramy, okryją się żałobą, a spustoszona na ziemi usiądzie. Dramatyczny obraz. Myślę sobie: Panie Boże, dlaczego tak? Dlaczego tak raptownie, tak brutalnie, tak bez litości, bez znieczulenia? Właśnie dlatego, że tak łatwo jest, idąc przez życie, schować się za fasadą rzeczy materialnych i żyć w przekonaniu, że o mojej wartości decyduje to, co mam. To, co mam. Moi drodzy, ile bylibyśmy warci we swoich oczach, w oczach innych, gdybyśmy nagle pewnego dnia stracili wszystko, co mamy. Wszystko. Dom, pieniądze, konto, samochody, wszystko. I gdybyśmy stanęli, nie mając nic. Nasi bracia, siostry zza wschodniej granicy czasami, uciekając przed bombami, biorą tylko najpotrzebniejsze rzeczy, a i to czasami tracą. I do nich dociera ta świadomość, że tak naprawdę w życiu nie liczy się to, ile mam kurtek, ile walizek,
ale to, kim jestem przed Bogiem. Ile jesteś wart, drogi bracie, droga siostro, gdyby ci zabrali wszystko, co masz, gdybyś był po prostu człowiekiem, gdybyś szedł przez życie boso, a może nawet bez ubrania. Ile jesteś wart? Ci, którzy próbują przemocą sterować historią świata, doskonale zdają sobie sprawę, że jeśli chcą wygrywać, muszą człowieka zgnębić aż tak do końca. Jeżeli czytacie historię, oglądacie filmy, sięgacie po inne źródła, to wiecie, że bardzo często w miejscach, gdzie panował reżim, gdzie ludzi mordowano hurtowo, to zanim zadano im śmierć, co robiono? Stawiano ludzi na placu, bardzo często padała komenda, żeby zrzucić z siebie ubranie, golono włosy i człowiek nagle w pewnym momencie stawał się zwykłą rzeczą, przedmiotem. Stawał się numerem statystycznym. Kiedy tracimy wszystko, wtedy dopiero sami siebie jesteśmy w stanie ocenić i zapytać o wartość, którą mamy tak naprawdę. O co chodzi w chrześcijaństwie, moi drodzy? Gromadzimy się na nabożeństwach, przychodzimy do kościoła, modląc się, szukając Bożej zachęty, obietnic, próbując zrzucić siebie jarzmo różnych trosk i tak dalej. O co chodzi w chrześcijaństwie, moi drodzy? Czy chrześcijaństwo polega na chodzeniu do kościoła? Pewnie, że tak. Na czytaniu Biblii, na modlitwach, na aktywności w kościele, na dziełach miłosierdzia i tak dalej. Czy na tym polega chrześcijaństwo? Jak najbardziej tak. Ale czy tylko? Chrześcijanin to ktoś, kto pozwala Panu Bogu na bolesną operację przemiany naszej grzesznej ludzkiej natury na podobieństwo naszego Pana i Boga. Kiedy odsuwa się wszystko to, co jest tylko taką zewnętrzną fasadą, wtedy Pan Bóg mówi, jeżeli chcesz być moim dzieckiem, niezależnie od tego, ile będzie w twojej kieszeni, to twój charakter będzie odbijał mój charakter, będziesz do mnie podobny, będziesz tak jak ja, kocham ten świat, ty też będziesz ten świat kochał. Nawet gdybyś nie miał nic, gdybyś szedł przez życie boso, to zawsze będziesz miał coś, czym się możesz podzielić z innymi. Chrześcijaństwo to pozwolenie na remont swojego serca i umysłu. Pewnie znacie tę historię. Pewien człowiek, chcąc zażartować z judaizmu, stanął przed rabinem i powiedział tak. Słuchaj, przyjmę twoją religię pod jednym warunkiem, że opowiesz mi o niej w czasie tak krótkim, w jakim będę w stanie utrzymać równowagę stojąc na jednej nodze. I stanął na jednej nodze. Rabin bez zastanowienia powiedział, moja religia opiera się na prostej zasadzie. Miłuj Boga z całego serca, a bliźniego jak siebie samego. Wszystko inne to komentarz. To jest idea Tory. Będziesz miłował. Wszystko inne to komentarz. Ja wiem, że mówię o pewnych oczywistościach. Niebezpieczeństwo, które nam, chrześcijanom, zagraża, szczególnie tym chrześcijanom, którzy dobrze znają Biblię, polega na tym, że bardzo łatwo przyjąć jest pewną teorię, pewien przekaz, pewną informację. No kto z was nie słyszał, że podstawą nauki Chrystusa jest miłość. Będziesz miłował, tak? Boga przede wszystkim, bliźniego swego i tak dalej. Kto z was o tym nie słyszał? Wszyscy, prawda? Nic nowego nie powiedziałem, ja o tym wiem. Ale zastanawiam się, sam siebie pytam, skoro jest tak dobrze, skoro wszystko o tym wiemy, że to jest taka oczywistość, takie ABC chrześcijaństwa, skoro jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle? Mam przed sobą wyniki pewnej ankiety, która była przeprowadzona wśród ludzi wierzących. Wśród ludzi, którzy zachowali wiarę, ale odeszli od Kościoła. Zadano im kilka pytań o powód, dlaczego opuścili Kościół. Oto ich odpowiedzi. 2% powiedziało, że powodem ich odejścia była utrata wiary w nauczanie Kościoła. 2%, dwóch ludzi na 100 osób. 12%, czyli 12 ludzi na 100, powiedziało, że byli niezdolni wykonywać wszystkie nakazy Kościoła, po prostu nie byli w stanie wypełnić tych standardów, które Kościół przyjął i których nauczał. 2% spośród tych, którzy odeszli, to byli ludzie, którzy utracili zaufanie do liderów. 2 na 100, a więc marginalne. Natomiast aż 71% to byli ludzie, którzy powiedzieli, że nie mieli w Kościele przyjaciół. Próbujecie sobie to wyobrazić? Przychodzę do Kościoła. Do Kościoła, który kocha tę księgę. Tak samo jak ja. Żeby spotkać Boga, ale też spotkać ludzi. Ciepłych, otwartych, troskliwych,
zainteresowanych mną, przychodzę do kościoła i okazuje się bardzo szybko, że przyjaciół tutaj nie znajdę. Gdzie jest problem? Dlaczego tak jest? Może właśnie dlatego, że próbujemy dowartościowywać się poprzez to, że wokół nas jest całkiem pięknie. Jestem człowiekiem sukcesu. Mam tak wiele rzeczy. Mogę się pochwalić swoją edukacją, znajomością języków, swoim gronem znajomych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale tego jest tak wiele, że sam zaczynam wierzyć w to, że moja wartość zależy od zasobności mojego portfela. A gdyby nam to wszystko z dnia na dzień ktoś zabrał, gdybyśmy stanęli boso przed Bogiem i przed ludźmi, ile wtedy jesteśmy warci? Ile wtedy możemy z siebie dać? Jak nas wtedy oceniać? Kilka dni temu dosłownie, w czasie takich rozważań porannych, natrafiłem na ciekawą historię. Mianowicie jest tam historia mrówek. Kilka słów przeczytam na zasadzie cytatu. Jest taki gatunek mrówek, bardzo wrażliwych na ciepło, który zimuje głęboko około 1,5 metra pod ziemią. Gdy na wiosnę promienie słoneczne obudzą pierwszą mrówkę, wychodzi ona na powierzchnię, wystawia się na słońce i czeka, aż się ogrzeje. Następnie wraca do mrowiska i przytula się do innej mrówki, tej śpiącej, tak? Kiedy obudzi swoją towarzyszkę ciepłem, obie wychodzą na słońce, grzeją się w jego promieniach, a potem wracają, śpieszą do pozostałych i przytulają się do kolejnych dwóch mrówek. Jest ich 4. Biegną na górę, nagrzają się, wracają, przytulają i w ten sposób budzi się całe mrowisko. I jakby mottem tej historii według autora była myśl: przylgnij do Pana, ogrzej się Jego miłością, a potem ogrzewaj innych. Wow! Słuchajcie, jak ja sobie próbuję wyobrazić, jakby to zadziałało w naszych kościołach, gdyby znalazła się taka mrówka, która wyjdzie, nagrzeje się, a potem przyjdzie, przytuli się do innej i daje jej co ciepło. Słuchajcie, możemy nie mieć nic. Nasze kieszenie mogą być puste. Ale jeśli w sercu mieszka Chrystus, to pójdziemy do innego człowieka i nakarmimy go. Ogrzejemy go, damy mu nadzieję. Sprawimy, że w jego takim smutnym świecie nagle zaświeci słońce. Słuchajcie, mrówki to potrafią. My ludzie nie? Za trudne? Zbyt skomplikowane? Przylgnij do Pana. Ogrzej się Jego miłością. A potem idź i ogrzewaj innych. W książce Życie Jezusa, wydanie 16 z roku 2018, strona 100, możemy przeczytać. Bóg mógłby osiągnąć swój cel zbawienia grzeszników bez naszej pomocy. Abyśmy jednak rozwinęli w sobie charakter Chrystusa, musimy uczestniczyć w tej pracy. Bóg mógłby ten świat zbawić bez naszego udziału. Naprawdę, żaden problem. Kościół do tego nie jest potrzebny. Ale Pan Bóg myślał tak, no dobrze, przyjdzie czas, kiedy ci wszyscy ludzie spotkają się w moim królestwie i będą patrzyli na siebie, na ziemi nie mieli czasu, żeby się poznać, nic sobie nie zawdzięczają, niczego sobie dobrego nie uczynili, nic ich totalnie nie łączy. Bo niebo szybko zamieniłoby się w taką zimną, jakąś otchłań ludzi, którzy żyją wiecznie, a ze sobą niewiele mają wspólnego. Pan Bóg mówi, tak być nie może. Dlatego dzieło zbawienia będzie polegało na tym, co robią te mróweczki. Ogrzałeś się? Idź, podziel się ciepłem. Bo może ktoś, kogo ogrzejesz, pójdzie razem z tobą i potem będzie więcej, 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 więcej. Ile jesteś wart? Gdyby zabrano ci wszystko, co masz, gdybyś został bez niczego zupełnie, czy miałbyś coś, czym możesz się podzielić? Czy nadal byś był w oczach Boga wartościowym dzieckiem, Jego narzędziem do przekazywania nadziei innym ludziom? Apostoł Paweł, kiedy pisał do Filipian w rozdziale 3 tego listu, wiersz 7 do 14, powiedział tak. A był to apostoł, który mógł, mówiąc o sobie, o swoim życiu, a było naprawdę przebogate, pełne dynamiki różnych sytuacji kryzysowych, on to przez to wszystko przechodził z Bogiem, mógłby się naprawdę czymś pochwalić i to miałby czym, nie musiałby zmyślać. W 3 rozdziale swojego listu do Filipian od wiersza 7 apostoł Paweł napisał tak. Wszystko to, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa, Pana mojego.
Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci. Bylebym pozyskał Chrystusa, znalazł w Nim się, nie mając swojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Jego, zarówno Jego mocy, ale także mocy zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem, że już stałem się doskonały, lecz pędzę, aby też to zdobyć, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale jedno to czynię, zapominając o tym, co za mną. Wytężam ku temu się, co jest przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Paweł szczerze z nami rozmawia. Mówi, ja nie jestem doskonały. Ciągle jestem w drodze, ciągle jestem w ruchu. Ciągle próbuję coś uchwycić, złapać, osiągnąć, zdobyć. Jestem ciągle w drodze. Nie martwię się o to wszystko, co za mną. Tego już nie odwrócę. Pewnie były tam błędy. Czasu nie da się cofnąć. Ale moje myśli biegną w kierunku przyszłości, bo tam czeka na mnie mój Pan. Jak najwięcej Chrystusa, jak najwięcej bliskości z Nim. Jego szukam, Jego potrzebuję. On jest moją wartością, nawet gdybym stracił wszystko, co mam. Gdybym nie miał nic, a jeśli będę miał Chrystusa, jestem najbardziej bogatym człowiekiem na świecie. Kiedy stanę przed lustrem, kiedy patrzę na swoje odbicie w nim, kiedy przychodzi jakaś pokusa, żeby pomyśleć sobie, no, trochę udało się w tym życiu. Jest fajnie. Jeśli powodem mojej dumy nie jest to, że znam Pana Jezusa, że moje życie spoczywa w Jego dłoniach, że mam z Nim bliski kontakt, jeżeli nie ma miejsca w moim życiu dla mojego Boga, dla Jego mocy, dla Jego nadziei, dla Jego miłości, to jestem bankrutem. Życiowym bankrutem. Nie tak dawno czytałem pewną historię, ciekawą historię. Pewnie też tak macie, że lubicie przypatrywać się temu, co się dzieje wokół. Salomon to był człowiek, który był niezwykle mądry, ale on biegał z lupą, patrzył na te małe robaczki, kwiatki, pisał przypowieści. On był ciekaw życia, on chciał to ogarnąć, jak to wszystko ze sobą funkcjonuje. Dzisiaj mamy naprawdę dostęp do takiej niesamowitej ilości wiedzy, że właściwie wszystko wokół nas jest jednym wielkim cudem. Ja ostatnio, moi drodzy, czytałem na temat lotosu, na temat kwiatu lotosu. Nie wiem, czy też badaliście tą kwestię. Jest to niesamowity kwiat. Jego wielkość dochodzi do 35 centymetrów. Biały, lekko różowy, cała gama różnych barw. Ale ten kwiat ma swoją szczególną cechę. Wiecie jaką? Lotosu nie trzyma się brud. Lotos może rosnąć na największym bagnie, ale jego kwiaty, jego płatki będą zawsze czyste. Grupa niemieckich naukowców wpadła na to zupełnie przypadkiem. Badali strukturę liści, przenosili pewne kwiaty ze szklarni do swojego laboratorium i zdziwili się, że kwiaty lotosu są zawsze czyste. Inne kwiaty były przyprószone jakąś tam, powiedzmy, jakimś brudem, jakimiś osadami i tak dalej. Kwiaty lotosu były zawsze czyste. Wzięli to pod lupę. I co się okazuje? Że konstrukcja lotosu jest taka, że kiedy spada na płatki lotosu woda, brud, jakieś osady, to faktura tych płatków jest taka, że brud się do nich po prostu nie przykleja. I te płatki wcale nie są idealnie gładkie. One są właśnie takie karbowane, takie pełne jakichś takich guzków małych, takich małych zgrubień. I moi drodzy, brud wraz z wodą zachowuje się na liściach lotosu tak, jakbyście wylali na rozgrzaną płytę kuchni wodę. Jak się woda zachowuje wtedy? Takie bąbelki skaczą, prawda? One się odbijają od rozgrzanej płyty kuchni. I dokładnie podobnie zachowuje się brud, kiedy styka się z liśćmi i z płatkami lotosu. To jest niesamowite. Pomyślałem sobie, czytam historię Jezusa i dowiaduję się, że Pan Jezus wychował się w jakim mieście? Gdzie wychowywał się, dorastał Pan Jezus? W Nazarecie, świetnie. Jakie referencje miało to miasto? No, biorąc pod uwagę Pana Boga, to na pewno by wybrał miejsce, gdzie są najbardziej pobożni ludzie, najwięcej synagog, tak? Ludzie rozmodleni, kochani, w ogóle ochiach. Tak to było? A nic z tych rzeczy. Moi drodzy, kiedy jeden z bohaterów Biblii Nowego Testamentu usłyszał, że ktoś pochodzi z Nazaretu, tak? To czy z Nazaretu w ogóle może być coś dobrego? Taka była opinia o tym mieście. Jezus wychowywał się w warunkach, o których mógł powiedzieć, no jestem taki, bo miałem ciężkie dzieciństwo, tak?
Ale Jezus był jak lotos. Był jak biała lilia, która dorastała na bagnie, ale była nieskazitelnie czysta. Chcielibyście tak, moi drodzy? Niech nam zabiorą wszystko, co mam. Możemy stracić. Ale żeby w naszym sercu była ta biel czystości Jezusa Chrystusa. Żebyśmy byli tacy brudo, grzechoodporni. Żeby Pan Bóg dał, abyśmy mogli iść przez życie, żyć w tym świecie. Ale nie nasiąkać tym złem, które w świecie jest. Żeby nasze serce, żebyśmy my sami zachowali czystość przed Panem Bogiem. Czy to jest możliwe? Czy to jest w ogóle realne? Czy kiedy szukamy swojej nadziei u naszego Boga, to czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić taki moment, taki stan, kiedy to zło, ten grzech, te wszystkie pokusy będą skakać jak te kulki na rozgrzanej płycie i nie wnikną we mnie, nie wejdą we mnie, nie przyczepią się do mnie. Jesteście w stanie to osiągnąć? Sami? Nigdy. 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 Jeżeli próbujecie sami osiągnąć zbawienie, to się nie uda, mówię wam od razu. Ale jeśli będziemy wszczepieni w ten krzew, jakim jest Jezus Chrystus. Ten, który powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Ale odwróćmy te słowa. A z Nim? Wszystko. Panie Boże, jesteśmy tylko słabymi ludźmi. I czasami wpadamy w tą pułapkę oceniania siebie nawzajem przez pryzmat tego, jak wyglądamy. Czy jesteśmy wysocy, czy niscy, czy szczupli, czy bardziej zasobni, czy bogaci, czy biedni, wykształceni, czy nieedukowani. To nie ma znaczenia. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć bardzo wyraźnie. Swoje wszystkie tytuły, swoje osiągnięcia, czy jesteśmy gwiazdami, czy też nie, zostawiamy przed wejściem do kościoła, tak czy nie? Tutaj do środka wchodzą ludzie, którzy są dziećmi Chrystusa. Którzy są dziećmi Chrystusa. I wtedy zaczyna się przygoda z Panem Bogiem. Kiedy jesteśmy równi, kiedy jedyną wartością, którą możemy się szczycić i za którą możemy Bogu dziękować, jest to, że należymy do Boga. Jeden z proroków powiedział, chcesz się chlubić? To z czego masz się chlubić? Z tego, że znasz Pana. Z tego, że znasz Pana, że do Niego należysz, że jesteś dzieckiem Bożym, za które Pan Bóg zapłacił najwyższą cenę. Moi drodzy, mam przed sobą fragment pierwszego listu do Tesaloniczan. Bardzo często te słowa czytamy na zakończenie naszego nabożeństwa, a ja użyję tego jako podsumowanie dzisiejszego rozważania. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, wiersz 23 do 24. Apostoł Paweł pisze, sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was wzywa. On nas powołuje i On też tego dokona. Wierzycie w to? Czy możecie powiedzieć, Panie, wierzymy w to, że w Twojej łasce możemy być zwycięzcami, że pokusy, zło, które będą kleiły się do nas, odpadną jak te skaczące kropelki brudu na rozgrzanej płycie. Chcemy być dla Ciebie czyści, wierni, bo naszą jedyną wartością, naszym jedynym dobrem jesteś Ty, moi drodzy. Nawet gdybyśmy mieli pójść boso, to zawsze będziemy mieli coś, co nada nam wartość. Zaczynaliśmy nasze rozważanie fragmentem listu do Tymoteusza. Paweł pisze, że nic na ten świat nie przynieśliśmy i nic z tego świata zabrać nie możemy. Poza jedną rzeczą. Jaką? Poza charakterem. Poza naszą przemienioną ludzką naturą. Jesteście zainteresowani? Kiedy staniemy u bram nieba, Pan Bóg nie zapyta nas, ile masz na koncie. Pan Bóg nie zapyta, ile masz fakultetów, ile znasz języków, jakie masz znajomości, co możesz załatwić, czym pomóc. To się nie będzie liczyło. Kiedy staniemy przed bramami niebios, jedyną rzeczą, która będzie się liczyła, będzie to, czy odbijamy w swoim życiu podobieństwo do Jezusa Chrystusa. Jesteście zainteresowani? Ja tak. Panie Boże, uczyń nas lotosami, aby zło nas się nie imało. Żebyśmy niezależnie od tego, w jakich warunkach funkcjonujemy, w jakich warunkach żyjemy, żebyśmy zawsze byli biali jak śnieg. Dzięki Twojej łasce. Nie naszej mocy. Dzięki Twojej mocy i Twojej mądrości. Panie Boże, błogosław moich braci i moje siostry. I daj nam zwycięstwo w Tobie. Amen. Tyle, Panie, dajesz mi. Nie mógłbym nie kochać Cię. Ty rozjaśniasz moje dni.
ufać Ci. Kiedy patrzę w Twoją twarz, widzę miłość, chwały, blask. Tak mi dobrze z Tobą być, tak bezpiecznie wierzyć Ci. W moim sercu zawsze Ty, w mej radości Twoja dłoń, w mym zwycięstwie siła Twa i w przebaczeniu miłość ta, którą ukochałeś nas, którą zawsze dla nas masz. Jakże więc nie kochać mam, w Tobie tylko ufność ma. Jesteśmy Bogiem, Bogiem, dlatego wielbię i wywyższam Cię całym życiem. Ty, w mej radości Twoja dłoń, w mym zwycięstwie siła Twa i w przebaczeniu miłość ta. U Twych stóp cały świat, moja radość, moja łza i tej pieśni w sercu mym. Godzien jesteś tylko Ty, jesteś mym Bogiem, Bogiem, dlatego
Czytam Słowo Boże zapisane w drugim liście do Koryntian w rozdziale 13. Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólny udział w Duchu Świętym nadają bieg waszemu życiu. Nasz dobry Panie, chcemy dziękować za to, że nasz los jest w Twoich dłoniach. I chociaż nic na ten świat nie przynieśliśmy, rodzimy się jako bezradne, nagie dzieci. I kiedy będziemy opuszczać ten świat, jeśli Ty wcześniej nie powrócisz, odejdziemy z pustymi kieszeniami. Ale możemy odejść z największym skarbem, jaki w ogóle może nam się przyśnić. Chcemy dziękować za to, Panie, że chociaż nie mamy wiele, dzielisz się z nami skarbem wieczności. Tak bardzo chcemy być do Ciebie podobni. Każdy dzień daje dowody na to, że jesteśmy słabi i chwiejni. Właściwie nie mamy niczym, moglibyśmy się przed Tobą chwalić, szczycić. Ale Ty, nas słabych ludzi, możesz uczynić zwycięzcami. Panie, pozwól nam uwierzyć w to, że zło nie jest mocniejsze niż Ty, że grzech nie jest w stanie pokonać Ciebie, Twojej miłości i łaski. Chcemy być tak jak kwiat lotosu, który rośnie na mętnej wodzie, ale jego płatki są zawsze czyste. Chcemy być czyści, Panie, obmyci Twoją krwią, Twoją miłością i łaską. Chcemy budzić się z Tobą i zasypiać z Tobą. Chcemy każdy dzień przeżyć w bliskości z Tobą, Panie. Chcemy zwyciężać i chcemy, Panie, mieć tą jasną perspektywę, to prawdziwe spojrzenie na siebie, na świat wokół nas, na innych ludzi. Panie, pozwól nam zrozumieć, że wartość każdego z nas nie zależy od tego, co my jako ludzie zdobędziemy, ale wartość każdego z nas bierze się stąd, że Ty każdego przyjąłeś i ubogaciłeś. Pozwól mi patrzeć na moje siostry, moich braci z szacunkiem, z troską, abym mógł być wsparciem, abym mógł tymi darami, które dałeś, dzielić się z innymi. Niech Twój Kościół rozwija się, Panie. Chcemy być jak te mrówki, które swoim ciepłem dzielą się z całym mrowiskiem. Naucz nas tego, Panie. Naucz nas żyć nie tylko dla siebie, ale żyć dla nas wszystkich. Wołamy o taką przemianę, wołamy o taką umiejętność. Prosimy, żebyś nas prowadził i zmieniał. I dziękujemy za to, że jesteś cudownym Bogiem. Dziękujemy poprzez Pana Jezusa, naszego Zbawiciela. Amen. Podczas nabożeństwa słuchaliśmy refleksji misyjnych wygłoszonych przez pastorów Krzysztofa Romanowskiego i Zbigniewa Makarewicza. Słuchaliśmy też pieśni w wykonaniu Dariusza Górskiego, Mariusza Zawieruchy oraz zespołu Sola Gracia.